Mamorus Esolt Girls, 2009, rozdział 11, sekwencja snów 4, małpa wirtualna rzeczywistość sił powietrznych USA, badania hybrydowe beta prequel, 20 stycznia 2021 roku. Wewnętrzna wartość entuzjazmu ludzi jest uwalniana przez kontekst rzeczywisty lub fikcyjny środowisko tak długo, jak świat uzna za stosowne spełnienie tego warunku. Entuzjazm wygląda na to, że ludzie nie straciliby kontaktu z własną rzeczywistością. Rzeczywistość będąca podstawą konwencjonalnej mądrości jednostki to stopień doświadczenia należący do tej pojedynczej osoby. Każda taka indywidualna rzeczywistość może być postrzegana przez innych jako nic więcej niż zwykła wyobraźnia. Zmienia się to, gdy wyobraźnia otwiera się na pewien stopień powszechnej świadomości, na którym etapie ma potencjał być postrzeganym przez kogokolwiek jako rzeczywistość. Podczas gdy poczucie spełnienia stworzone w rzeczywistości wirtualnej jest puste, dokładnie te same odczucia można zastosować do spełnienia w świecie rzeczywistym. Tak jak każda inna próba zapobieżenia śmierci, plik cyfrowy może rozpakować się, aby uniknąć usunięcia, więc rzeczywistość ogranicza się do biologicznego stylu życia każdego człowieka. W stuleciu Wielkiej Wojny i Rewolucji ideologia Regningu odrzuciła własność prywatną i zamiast tego skupiła się na makroekonomii jako zbawcy ludzkości, ale pomysł ten sam się rozpalił i całkowicie upadł. Jednak polityka ta dała początek triumfalnemu systemowi wolnorynkowemu, w którym ludzie nauczyli się zasad, które tworzą głębokie różnice społeczne, pożywkę dla eskalującej wojny domowej o globalizm, który ostatecznie stał się status quo. Wezwano szereg równych sił, zarówno represyjnych, jak i feministycznych, aby pomóc ludziom przetrwać tytaniczną globalną walkę między tymi dwoma systemami. Ale gdy obecni uczestnicy stawali się coraz bardziej do tego zdolni i zatrzymali się na nacjonalizmie, pojawiła się nietolerancja religijna, tworząc poczucie brutalności między nimi, biorąc pod uwagę ich zranione ego z przeszłości. Kiedy próby przywrócenia porządku po raz kolejny zawiodły, ludzie poczuli się zmuszeni wrócić do swoich pozłacanych klatek. Społeczeństwo bez konkurencji jest podrzędny rozwój. Stagnacja jest konsekwencją stabilności, mimo to technologia odniosła sukces, gdzie religie i ideologie zawiodły. Niezmienne kwestie własności i sprawiedliwej dystrybucji ograniczonych zasobów spowodują drastyczne cofnięcie się działalności gospodarczej. Jak na ironię, pojęcia prostej produkcji i utopii społecznej będą się wzajemnie odnosić w populacji nagle w średnim wieku, której pozostała działalność produkcyjna. Gdyby cokolwiek zagroziło ciągłości tego stada, technologia mogła być tylko irracjonalnymi pragnieniami tych właśnie ludzi, którzy ją pociągali korzyści. Aby złagodzić głód, obejść choroby, uniknąć wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych lub aby powielić jedyne zadanie polegające na pozostawieniu potomka za sobą, te potrzeby naczelnych pozostają niespełnione. Ludzkość szuka znaczenia i celu w granicach własnego istnienia i jego twórczość. W rezultacie, zamiast celowo, ludzie ograniczają się do swoich wyobraźni wszystkie pragnienia, na które mogą sobie pozwolić. I ten wybór należy do wszystkich łatwiejszy dzięki wprowadzeniu innowacyjnej formy technologii. Avalon został pomyślany jako wojskowy symulator walki RPG. Ta gra zawiera najnowsze osiągnięcia, technologia mózgowa otwierająca środowisko na spontaniczną zabawę w stylu burzy mózgów. Chociaż nie jest sam z mnóstwem możliwości dostępnych, status quo jest doskonale dostosowany do ludzkich pragnień dla tych, którzy żyją w stagnacji świata.
Gracze nie musieli polegać na podstawowych instynktach percepcji wzrokowej, ponieważ zamiast tego mogą bezpośrednio wprowadzać siebie samych do środowiska gry za pomocą symulacji fal o niskiej częstotliwości kory mózgowej. Scenariusze walki można ustawić w kontekście zaprogramowanej gry scenariusza, a pasje graczy mogą zostać wstrzyknięte do awatara operacyjnego. Kiedy ta funkcja jest pełniona, ich oczekiwania i działania podczas naliczania nagród określają tych, którzy są godni nagrody w drodze bezstronnego systemu oceny. Istnieje ograniczona liczba zasad zapewniających równomierne rozłożenie szansy. W przeciwieństwie do świata rzeczywistego, wyniki można wielokrotnie kwestionować. Nic dziwnego, że ludzie są uzależnieni od gry. Avalon natychmiast zyskał uznanie miłośników gier na całym świecie, w tym rosnącej liczby elitarnych grup zwanych party. W tej grze był jednak aspekt kontrowersyjny, a mianowicie, że proponuje świat pełen zniszczeń, masowych morderstw, zdrady, samolubnego niemowlęcia, więc każdy musi stawić czoła prawdzie i nieskrępowanym poszukiwaniem odpowiedzi, aby je odkryć. Znaczenie i cel tego wszystkiego. To ludzka epopeja, w której ludzie szukają czegoś solidnego w tej nieustannie zmieniającej się walce. Avalon dała również początek dziewięciu siostrom, legendarnym programistom próbującym poszerzyć pole gry, aby wprowadzić nowe ulepszenia próbne do tego świata powstrzymywanego przez dzikich chłopców. Jednym z tych sztucznych statusów jest społeczna zdobycz na świecie, ludzie nazywają Avalon F. 119. Oshii Mamoru Assault Girls 2009. Mamoru's Assault Girls 2009, rozdział 11, sekwencja snów 4, małpa wirtualna rzeczywistość sił powietrznych USA, badania hybrydowe beta prequel 20 stycznia 2021 roku. Wewnętrzna wartość entuzjazmu ludzi jest uwalniana przez kontekst rzeczywisty lub fikcyjny środowisko tak długo, jak świat uzna za stosowne spełnienie tego warunku. Entuzjazm wygląda na to, że ludzie nie straciliby kontaktu z własną rzeczywistością. Rzeczywistość będąca podstawą konwencjonalnej mądrości jednostki to stopień doświadczenia należący do tej pojedynczej osoby.